Cześć, witam Was dzisiaj w takim troszkę innym filmie na moim kanale niż zawsze, ponieważ dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moich ulubionych serialach. Ja często takie filmy oglądam u innych dziewczyn, bo czasami jak chcemy coś fajnego obejrzeć za domem, to po prostu patrzę sobie, co inni w ogóle youtuberzy po prostu polecają i w ten sposób poznałam dużo naprawdę fajnych seriali. Więc dzisiaj coś takiego luźnego, po prostu opowiem Wam, co ja bardzo lubię, co mi się podoba i co uważam, że jest godne polecenia. To są w większości też takie seriale, które polecałam już znajomym, ale albo które znajomi mi polecali i które wiem, że dużo, dużo osób lubi. I tutaj mam listę, żebym o niczym nie zapomniała. I najpierw Wam podam pięć takich moich naprawdę ulubionych, najlepszych seriali, które najbardziej lubię, a potem powiem Wam jeszcze o kilku takich, które po prostu też lubię. Ale nie wpisuję się na tą listę ulubionych, ale myślę, że warto je po prostu zobaczyć. Pierwszy serial, jaki chcę Wam polecić, to jest American Horror Story, czyli jeden z pierwszych seriali, jakie ja w ogóle zaczęłam oglądać, bo może Was to teraz zdziwi, ale kiedyś ja nie lubiłam za bardzo seriali. Wolałam sobie obejrzeć film, a nie, wiecie, za każdym razem wracać do tego serialu i tak dalej. Ale to był taki pierwszy serial, po którym zaczęłam w ogóle oglądać seriale. American Horror Story, no to są, tak jak sama nazwa mówi, horrory. Każda seria jest na inny temat, ale te wątki się powtarzają. Wątek z pierwszej części może się pojawić w którejś z kolejnych części, więc warto oglądać je po kolei mimo wszystko. Bo dla nas, dla mnie i dla Adama, jako dla takich wielkich fanów tego serialu, to było bardzo przyjemne przypomnieć sobie coś, co było w pierwszej czy drugiej części, w którejś z tych ostatnich części. A części jest aż 8, może nawet więcej, ale wydaje mi się, że w tym momencie, że jest 8. Jeśli chodzi o pierwszą część, to jest to nawiedzony dom i nie jest wcale taka bardzo straszna ta część o nawiedzonym domu, to tam też jest duży nacisk na rodzinę, na relacje między nimi, na to, co się dzieje między tymi bohaterami, ale to jest bardzo fajne i w ogóle połączenie tych wątków też daje nam bardzo ciekawą kompozycję. Jest ten element, że w tym domu coś jest nie tak, że coś straszy, ale tak naprawdę, jeśli się boicie, nie możecie oglądać takich strasznych filmów, bo wiem, że niektórzy moi znajomi tak mają. To ta pierwsza część jest jak najbardziej do przełknięcia. Dwójka to jest moja ulubiona część, to jest Asylum, czyli o nawiedzonym domu psychiatrycznym, który prowadzą zakonnice. I no, najlepsza ever część dla mnie. Jeśli chodzi o kolejne części, to już nie będę o nich opowiadała. Mi się nie podobała za bardzo czwórka i piątka, ale tak to wszystkie naprawdę. Świetny serial i bardzo mi się podoba też to, że niektórzy aktorzy grają podwójne role, na przykład grali w jedynce, potem grają też w dwójce inne role, potem grają też w trójce. Bardzo mi się to podoba, bo ja uwielbiam tych aktorów. To są takie postacie, one są tak skomponowane, że bardzo szybko je polubicie, więc przyjemnie jest potem na nich patrzeć w kolejnych częściach, ale jakby w innych rolach. Także to bardzo polecam. Drugi serial to jest serial bardzo niedoceniony i to jest Orphan Black. To jest serial, o którym bardzo mało osób słyszało. Jak jego polecam, to dużo osób w ogóle nie wie, o co chodzi, nie zna tego serialu. Jest to serial o dziewczynie, która nie potoczyło jej się za bardzo dobrze w życiu, jednak wraca do swojego rodzinnego miasteczka po to, żeby odzyskać swoją córeczkę, którą wychowuje jej matka zastępcza. Chce się zmienić dla tej córeczki, a tymczasem w jej życiu wydarza się coś niezwykłego. Okazuje się, że być może ma siostrę bliźniaczkę. Tutaj trochę zaspoileruję. Okazuje się, że to jest jej klon, a nie siostra bliźniaczka. I szczerze, ja często po takich opisach już pomyślałabym sobie, że nie, ten serial mi się w ogóle nie spodoba. Ale znowu, bohaterowie też dają się bardzo lubić, są przesympatyczni. Główna aktorka, która gra kilka roli też, no bo jest kilka tych klonów, jest też genialna, uwielbiam ją. Także też bardzo Wam polecam. No, to jest chyba mój w ogóle taki ulubiony serial z całej tej piątki, którą Wam tutaj polecam. Kolejny serial to jest klasyk, o którym bardzo, bardzo dużo osób już mówi. To jest Breaking Bad. To jest serial o nauczycielu chemii, który po prostu zaczyna pędzić metę, żeby sobie uratować życie, bo okazuje się, że ma raka. Świetny serial, bardzo dobrze też zrobiony, bardzo fajne wątki i nawet jeśli też nie interesuje Was tego typu wątek, tak po opisie, to i tak to jest tak fajnie zrobione, że bardzo przyjemnie się ogląda. Kolejny serial to jest Dom z Papieru. Dom z Papieru to jest serial, który po prostu. Nie wiem, czy jest osoba, której nie podobał się Dom z Papieru, tak z moich znajomych, z którymi rozmawiałam. Genialnie utknuta intryga i to jest serial hiszpański. Tutaj
Jedna osoba wymyśla sobie taki plan, żeby napaść na mennicę hiszpańską i ją obrabować. Zbiera sobie grupę takich najlepszych rabusiów, hakerów komputerowych i na przykład osób, które podrabiają pieniądze i takich różnych innych rabusiów, którzy się w różnych dziedzinach specjalizują i po prostu szkoli ich miesiącami do tego, żeby faktycznie przeprowadzić ten napad. Świetny serial, bardzo trzymający w napięciu, ale też znowu tam jest bardzo fajny wątek tych relacji między bohaterami. Uwielbiam, to jest coś takiego, co bardzo, bardzo szybko obejrzeliśmy, bo naprawdę trzyma w napięciu. I serial zupełnie z innej kategorii, ostatni już piąty, który teraz oglądamy i który zdecydowanie skradł moje serce, to jest Shameless Us. To jest komedia i szczerze powiem wam, że jak obejrzałam pierwszy odcinek, to w ogóle nie chciałam dalej tego kontynuować. To jest serial o rodzinie takiej trochę może patologicznej. Chodzi o to, że rodzice mają, nie wiem ile tam jest tych dzieci. To jest wielodzietna rodzina, gdzie ojciec jest pijakiem, matka jest chora też psychicznie. No i generalnie jak oni sobie tam radzą, te starsze dzieci przejmują odpowiedzialność za te młodsze, ale jest to ukazane w taki dosyć, no to jest komedia, jest, wiecie, to nie jest tak, że to jest dramat, ale mimo wszystko też bardzo fajne wątki. Na początku tak mówię do Adama, ale co tu jest śmiesznego, nie chcę tego dalej oglądać. Ale powiem wam, że naprawdę pokochałam główną bohaterkę Fionę, chociaż ona też tak bardzo się zmienia. Teraz już oglądamy piąty sezon, ona tak bardzo się zmienia w przeciągu tych kolejnych serii, że już nie jest moją ulubioną bohaterką, ale po prostu obejrzyjcie, zobaczcie, bo naprawdę warto. I teraz kilka seriali, które uważam, że są ok, chociaż nie wpisują się na taką moją listę ulubionych. Pierwszy taki serial to jest Nawiedzony dom na wzgórzu. Świetny serial, jeśli interesuje Was psychologia, ponieważ tam to jest znowu film o nawiedzonym domu, aczkolwiek tutaj jest bardzo duży akcent na to, jak dzieci, które przeżyły coś takiego, przeżyły dzieciństwo w nawiedzonym domu, jak sobie one radzą w przyszłości. Bo wszystko dzieje się w retrospekcji. Tutaj te dzieci, które to przeżyły, już są dorosłe i w różnych sytuacjach z ich życia przypominają im się tamte wydarzenia z nawiedzonego domu, w którym mieszkały. Ale jest bardzo fajny akcent właśnie na te kwestie psychologiczne, jak oni sobie poradzili, że te młodsze dzieci troszkę inaczej niż te starsze. Fajny serial, jakoś tutaj no, nie porwał mnie aż tak, żebym go przedstawiła w ulubieńcach, ale naprawdę mi się podobał. Aczkolwiek też tutaj wiem, że dużo osób spodziewało się zupełnie czego innego, bo spodziewało się horroru i tam jest ten wątek, ale on nie jest absolutnie na pierwszym miejscu, więc to jest takie troszkę mylące, ale i tak fajne. Kolejny serial to jest 13 powodów, świetny serial dla młodzieży, dla nastolatek, uważam, że każdy powinien obejrzeć. 13 powodów, że każdy z Was słyszał o dziewczynie, która po prostu popełniła samobójstwo i wymienia na taśmach 13 powodów, dlaczego to zrobiła. Oczywiście, zanim jeszcze popełniła samobójstwo, nagrała te taśmy dla swoich przyjaciół. Świetny serial. Troszkę przykro mi czytać na internecie takie opinie, że tak naprawdę i tak nie miała powodu, bo wydaje mi się, że ktoś nie zrozumiał tego serialu do końca, jeśli tak twierdzi, bo to właśnie po to ktoś zrobił taki serial, żeby pokazać, jak różną mamy wrażliwość i nigdy nie wiadomo, czym można skrzywdzić drugą osobę, ale bardzo też fajnie się go ogląda. Kolejny serial to jest komedia, którą ja oglądałam naprawdę, jak jeszcze chyba chodziłam do liceum, czyli lata temu. I to jest Jak poznałem waszą matkę. Taki stary w stylu przyjaciół, ale może nie aż tak komiczny. Bardzo, bardzo lubię. Tak samo serial 2,5 z Charlie Sheenem. Tutaj w Jak poznałem waszą matkę Barney po prostu uwielbiam tą postać. Typowa komedia o grupie przyjaciół, którzy po prostu próbują sobie poukładać swoje życie miłosne. Lekki taki bardzo serial. Także szukać czegoś takiego, to ja też ten serial bardzo lubiłam. I dwa kolejne seriale. To jest już coś bardziej specyficznego. Też już dawno, dawno temu oglądałam 4400. To jest serial o ludziach, którzy zostali porwani teoretycznie przez. To znaczy, oni zaginęli. Podejrzewa się, że zostali porwani przez kosmitów i po latach oni wracają, ale z różnymi nadprzyrodzonymi mocami, zdolnościami typu czytania w myślach i tak dalej. Uwielbiałam ten serial i jeszcze. To jest jeszcze jeden serial, który oglądałam przed American Horror Story jednak.
I tutaj byłam jeszcze tak naprawdę dzieckiem, kiedy ten serial emitowali, więc on był dla mnie bardzo mroczny, ale bardzo, bardzo mi się udało. Z chęcią bym wróciła do tego serialu. Tak właśnie szukając dla Was tych seriali, sobie o nim przypomniałam i chętnie go jeszcze obejrzę. Kolejny serial to jest Lost. Tutaj wiem, że to jest kontrowersyjny serial i że dużo osób uważa, tak jak zacytuję Wam jedną z opinii, że ten serial jest nawiedzony, ale tam jest tak dużo tajemniczości, tak dużo takich niewiadomych, nie do końca rozwiązanych. Uwielbiałam ten serial oglądać. A o czym jest? Lost jest o rozbitkach, którzy po prostu samolot rozbił im się na bezludnej wyspie, nie ma tam zasięgu, nikt ich tam nie może znaleźć, więc są tam zdani na siebie i też są różne plecione wątki z ich przeszłości. Także świetny serial, bardzo, bardzo go lubię. Kolejny serial to znowu dla nastolatek, to jest Gossip Girl. Pamiętam, że jak byłam młodą dziewczyną, uwielbiałam ten serial, bo jest też jeden z takich najlepszych seriali. Wiem, że jest dużo tych seriali: Pretty Little Liars i dużo tego typu seriali, i to był mój ulubiony z tych wszystkich. W zasadzie ja tylko ten oglądałam, bo tylko ten mi się podobał. Postać Blair i postać tej jej przyjaciółki, dwie główne postacie. Naprawdę uwielbiałam te intrygi wśród bogatych nastolatek, postać tego chłopaka, który jest z biedniejszej rodziny, ale tam próbuje się z nimi przyjaźnić. No naprawdę, tutaj oczywiście mówię bardzo skrótowo, bo ten serial też miał kilka sezonów, ale też coś fajnego i jeśli lubicie tego typu seriale, to bardzo Wam polecam. I ostatni już serial, dosyć popularny ostatnio, troszkę nowszy niż te, które teraz ostatnio podałam, to jest Stranger Things. Stranger Things serial taki bardziej chyba był kierowany tutaj dla nastolatek, bo wiem, że wyszła taka mocniejsza niby seria, to znaczy mocniejszy niby serial też podobny do Stranger Things, ale niby dla dorosłych i powiem Wam, że mi się nie podobał. Po prostu nie mogłam jakoś, obejrzeliśmy kilka odcinków, nie mogłam się w niego wkręcić. Napiszę Wam tutaj gdzieś, jak on się nazywa, bo teraz nie. Dark. Tak, to było Dark. I jakoś mi się nie do końca podobał, ale Stranger Things świetne. Bardzo fajnie zrobione, bardzo mi się podoba klimat tych lat dawnych i to, jak te dzieci tam sobie radziły z tym strachem. No naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, pomimo że właśnie chyba faktycznie z tego, co czytałam, był kierowany do nastolatek, ale wiem, że dużo osób starszych też go obejrzało i że im się podobał, więc jeśli jeszcze jakimś cudem nie znacie Stranger Thingsa, to sobie zobaczcie, bo jest bardzo, bardzo przyjemny do oglądania. I to wszystkie seriale, które umieściłam na tej liście. Więc jeśli chcecie mi coś polecić, to oczywiście piszcie, bo też wy mi poleciłyście. Już nie pamiętam, który z tych seriali, ale na pewno któryś obejrzałam przez to, że wy pisałyście mi w komentarzach pod podobnym filmem, chyba z ulubieńcami, jakiś serial. Nie wiem, czy to nie było Orphan Black właśnie. Także jeśli coś lubicie, a nie wspomniałam o tym tutaj, to dajcie znać, chętnie sprawdzę. Dajcie znać, czy film Wam się podobał, może zrobię Wam coś podobnego o książkach albo w ogóle o filmach. Dziękuję Wam, cześć za oglądanie. Pamiętajcie o kciukach w górę. Wszystkie oczywiście informacje typu Instagram, tutaj macie podane na dole, także do zobaczenia.